Na wstępie chciałem powiedzieć, że obecne stawki podatku od nieruchomości obowiązują na terenie miasta Biłgoraj w niezmienionej wysokości od 4 lat, od roku 2008. Biorąc pod uwagę sytuację w tamtych latach, mam na myśli rok 2007-2008, oraz fakt, że praktyczne wykonanie dochodów praktycznie każdego roku było wyższe niż zakładał to minister finansów, jak również w związku z tym, że poprzez dokonaną klasyfikację gruntów przez starostwo powiatowego realizowaliśmy bardzo dobrze podatek od nieruchomości. W tamtej sytuacji finansowej w poprzednich latach nie było konieczności podnoszenia tych stawek, korygowania co roku, gdyż, tak jak powiedziałem, dochody realizowane były w miarę dobrze i sytuacja miasta pozwalała na to, żeby realizować duże zadania inwestycyjne. W ostatnich latach, jeżeli Państwo sobie przypominają analizy przedstawiane przez pana Romana Żuka, skarbnika miasta, jak również w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych, okazało się, że ta sytuacja naszego miasta finansowa najlepszą nie jest. Mamy do czynienia w ostatnich latach z ciągłym wzrostem wydatków bieżących, które nie zawsze są zależne od urzędu miasta, od rady miasta, od burmistrza miasta. Z drugiej strony kryzys spowodował, że wzrost dochodów znacznie się zmniejsza. W ubiegłym roku znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdy prezentując budżet na rok 2011, praktycznie różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi skurczyła nam się do zaledwie 2 milionów złotych. Przypomnę, że w roku 2007 ta różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła ponad 7 milionów złotych. Ta nadwyżka, są to środki, może uproszczę troszeczkę, ale są to środki, które bez żadnego uszczerbku dla budżetu miasta możemy przeznaczyć na wszelkiego rodzaju inwestycje. Z tej nadwyżki budżetowej, oprócz realizowania wszelkich inwestycji, spłacane są również rozchody, czyli wcześniej zaciągnięte kredyty na prowadzenie inwestycji. Nie trudno zatem dojść do wniosku, że jeżeli nie spowodujemy sytuacji takiej, gdzie z jednej strony zwiększymy dochody miasta, z drugiej zaś będziemy szukali możliwości zmniejszenia wydatków, że nasze miasto przestanie się po prostu rozwijać, bo nie będzie pieniędzy na żadną inwestycję. Bo cóż to jest 2 miliony złotych w skali 27-tysięcznego miasta i wobec potrzeb, które Państwo radni nie ma na każdej sesji zgłaszać. W związku z tym, że stawki podatkowe muszą obowiązywać od 1 stycznia, zatem termin wprowadzenia zmian powinien nastąpić właśnie w chwili obecnej, w październiku. Przedstawiłem Państwu projekt uchwały z nowymi stawkami. Oprócz tych faktów, o których przed chwilą Państwu mówiłem, dokonaliśmy bardzo dokładnej analizy, jak przedstawiają się te stawki podatkowe w innych, podobnych miastach na terenie powiatu czy województwa. Braliśmy pod uwagę Lublin, Zamość, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Warszawę dla porównania oraz stawki maksymalne przewidziane w ustawie. Początkowo wziąłem pod uwagę stawki podatkowe, jakie obowiązują w Zamości w tym roku, jako wyjściową do zaproponowania Państwu radnym
stawek, które miałyby obowiązywać w jego kraju w roku przyszłym. I w tym załączniku, który Państwo macie, są zaproponowane te stawki. W niektórych miejscach one jeszcze, ta moja propozycja była niższa niż obowiązujące stawki w Zamościu. Ja tylko może tak dla zobrazowania jednej ze stawek przedstawię Państwu, jak co przewidywał minister finansów, a jakie były stawki w poszczególnych miastach. I to na tej tabeli, którą Państwo macie dołączoną do uchwały, pozycja 13, pozycja dotyczy pozostałych gruntów, a więc wszystkich gruntów poza gruntami leśnymi rolnymi. Stawka maksymalna określona przez ministra wynosi w tym roku 43 grosze, natomiast w Biłgoraju obowiązującą stawką jest 20 groszy, w Warszawie 41, w Lublinie 37, w Zamościu 29, w Janowie Lubelskim 17, w Tomaszowie Lubelskim 34 grosze. Także oprócz Janowa Lubelskiego widzimy, że w tym punkcie wszędzie stawki są znacznie wyższe niż w Biłgoraju. Dlatego też pierwsza moja propozycja była, aby tę stawkę, która maksymalnie może wynosić 43 groszy, 3 grosze, ustalić na 30 groszy. Pozostałe zmiany dotyczyły budynków mieszkalnych lub ich części, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie tutaj wzrost zakładamy niewielki w porównaniu do stawki obowiązującej obecnie. Natomiast dużo znacznie wyższy wzrost zaproponowałem dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni powyżej 400 m kwadratowych. Proponując te stawki, na samym dole tej tabeli macie Państwo wyliczoną kwotę, gdyby one obowiązywały, dochody naszego budżetu według wymiaru wzrosłyby o 1 010 135 zł w skali roku. Biorąc pod uwagę możliwości wykonania, a więc przeważnie wykonanie podatku od nieruchomości, dochodów z tytułu podatku od nieruchomości waha się w granicach 90%, czyli około 900 tysięcy faktycznie poprawiłyby się nasze wskaźniki. Czyli jeżeli ta różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła według prognozy, według budżetu złożonego w ubiegłym roku na rok 2011 wynosiła 2 miliony, to w tej chwili wynosiła 3. Czyli jak Państwo sami widzicie, do roku 2007 i tak niewiele to poprawia naszą sytuację, aczkolwiek o 50% byłby wzrost tych środków, które mielibyśmy na inwestycje. Podjęcie uchwały o wzroście podatków jest niezbędne. Jeżeli chcemy poważnie myśleć o realizacji takich inwestycji, o których już dzisiaj była mowa, czyli przebudowa ulicy Zamojskiej, przebudowa ulicy Kościuszki, tutaj szacujemy, że gdybyśmy nie otrzymali pomocy z województwa lubelskiego, na którą uśmiecham się do pani radnej, bardzo liczę, to po naszej stronie wydatków musielibyśmy zabezpieczyć kwotę około 14 milionów złotych, więc 12-14 oczywiście dokładnie dopiero pokaże to postępowanie przetargowe. Także skonstruowanie budżetu na rok 2012 będzie zadanie niezmiernie trudne. Niezmiernie trudne. Musimy wykonać prognozę dochodów i wydatków na kilka lat do przodu, tak aby nasze wskaźniki były zgodne z nową ustawą o finansach publicznych. Tak, abyśmy nawet kredytując, bez kredytu nie uda się tych inwestycji zrealizować, te inwestycje, żebyśmy w następnych latach mieli zdolność do spłacania wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Niemniej jednak, po szerokich dyskusjach podczas komisji Rady Miasta, również z kolegami z Fundacji Biuprojekt 21, biorąc pod uwagę ich sugestie, które wskazywały, że w niektórych pozycjach ten wzrost podatków procentowo, może nie w kwotach, nie w groszach, ale procentowo byłby dość wysoki, proponuję Państwu autopoprawkę i prosiłbym Państwa, abyście zanotowali sobie nowe propozycje, nowy wymiar, nowe propozycje dotyczące stawek podatkowych. I tak, ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Pozycja pierwsza, budynki mieszkalne lub ich części, 52 grosze. Druga, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 17 zł. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni powyżej 400 m2, 21 zł. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 8 zł. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 4,20. Garaże, 5 zł. Budynki gospodarcze, 5 zł. Pozostałe budynki, 5 zł. Domki letniskowe, 4 zł. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, 4 zł. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków, 0,62. Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, 0,15. I pozostałe grunty, 0,27. Czy, jeżeli Państwo radni uchwaliliby te stawki zaproponowane dzisiaj przeze mnie, to wzrost dochodów na podstawie wymiaru podatku od nieruchomości wyniósłby w tej ostatniej kolumnie 798 091 zł. 798,91, a nie tak jak pierwotnej propozycji 1 010 135. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że w pozycji 13 tylko jeden grosz to jest 100 tysięcy, przepraszam, 36 tysięcy złotych. Jeden grosz to jest 36 tysięcy w skali budżetu. Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, o których mówiłem, biorąc pod uwagę fakt, że będę Państwu musiał przedstawiać jeszcze różne propozycje dokonywania oszczędności wydatków. Oszczędności wydatków to jest piękne zdanie, jeżeli nie mówi się konkretnie, z czym ono się wiąże. Bo wiadoma sprawa, że mniejsze wydatki to na przykład mniejsze zatrudnienie, a mniejsze zatrudnienie to zwolnienia pracownicze. Bardzo bym prosił o uchwalenie tych stawek, które zwiększą nasze możliwości prowadzenia inwestycji i w przyszłym roku i w latach następnych. Dziękuję. Panie Burmistrzu, przedstawił Pan złą diagnozę miasta, ale ta diagnoza z czegoś wynika. Oceniając budżet na początku kadencji, jako klub rady wskazywaliśmy chęć współpracy, przegłosowani zostaliśmy, wskazywaliśmy na zbyt dużą koncentrację środków na jednych zadaniach, na niezrównoważony charakter budżetu, na to, że podwyżki były znikome, czy też niestosowane w sposób progresywny. A dzisiaj Pan proponuje podwyżki 40-100%. Mówi Pan o kwotach, one nie mają odniesienia w stosunku do, znaczy mają odniesienia, ale ich się nie usłyszeliśmy, do kwot, które były. Dlatego też dobrze, że już Pan złożył swoje stanowisko i z niektórych wysokich, bardzo wysokich propozycji podwyżek zrezygnował. Zwyczajowo jest tak, że podwyżki dotyczą wysokości inflacji, czyli 4% dzisiejszych.
Trudno zaakceptować sytuację, że mamy podwyżkę 100%, czy podwyżkę 40%. Ja rozumiem, że nie mamy tych pieniędzy, jeszcze powtórzę raz. To jest zła polityka. Należy stosować wymiar podwyżek w sposób progresywny, co roku, nie uciekać od tego i odejść od filozofii koncentracji środków na dwóch, trzech zadaniach. Wnosimy o to, aby budżet przyszły przygotowywany, projekt budżetu miał charakter zrównoważony, czyli żeby nie gubić zadań, tych, które zgłaszamy jako radni, zadań w osiedlach, zadań, które są uciążliwością, które nie były realizowane dla mieszkańców w życiu codziennym. Dlatego jako klub radnych generalnie będziemy przeciwko tym podwyżkom. Niemniej jednak rozumiemy, że rozwój miasta zależy od podatku, więc gdyby pan burmistrz zechciał przedstawić bardziej złagodzoną wersję, wersję, która nie dotyczyłaby tak uciążliwie, czy nie dotykałaby tak w sposób uciążliwy mieszkańców, bylibyśmy skłonni taką propozycję zaakceptować. Osobiście na Komisji Oświaty nie omawialiśmy tego budżetu, dlatego też głosować będziemy, czy też zwracam się do Państwa, żebyśmy głosowali w sposób racjonalny. Racjonalny, biorąc pod uwagę to, że tę sytuację ktoś spowodował, ona została w sposób jakiś wytworzona, ona nie została stworzona zewnętrznymi uwarunkowaniami. Tylko złą politykę. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja mam jedno pytanie. Mianowicie, wiadomo, kryzys nastąpił, tak jak to skarbnik mówił, od 2009 roku. Odczuliśmy pierwsze już wskaźniki tego, że wpływy są coraz mniejsze. Te podwyżki procentowo, biorąc pod uwagę te propozycje, które mamy, one są bardzo dużym obciążeniem dla mieszkańców, nie ma co ukrywać. Bo przy budynkach mieszkalnych 30% to jest przy budynkach, budynki mieszkalne przykładowo, jest ich najwięcej. Można brać pod uwagę, że mieszkańcy będą mieć obciążenie płacąc przy 2000 metrów te 400-500 zł, będą płacić teraz do 700 zł podatku rocznego, więc mam pytanie, dlaczego przez ostatnie 4 lata nie próbowaliśmy minimalnie podnosić te podatki, a nic nie było wykonywane w tym zakresie, a teraz mamy taki duży skok i to jest bardzo duże odczucie dla mieszkańców na dzień dzisiejszy, po kieszeni. Pan Marian Pecha, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Radosz, goście. Widać właśnie z przedstawionej tabeli, że największe obciążenie podatkiem dotyczy mieszkańców, którzy mają domy własne, ponieważ tutaj od budynków podwyżka jest około 20%, natomiast od gruntów pozostałych 35%. To tak procentowo wygląda trochę za wysoko, więc tak po prostu patrząc na te dwa skrajne punkty. Nie mówię o garażach, prawda, czy też o budynkach gospodarczych, gdzie też ten wzrost jest kilkunastoprocentowy. Zwracam na to uwagę. Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiadając na kilka pytań, akurat w tym składzie Rady Miasta są radni, którzy dzisiaj zadają mi pytania, dlaczego nie przeprowadzałem, nie wprowadzałem wcześniej podwyżek podatków, a ja tym razem mógłbym udowodnić na podstawie protokołów, jakie było ich stanowisko, kiedy Państwu kiedyś taką propozycję podniesienia podatków złożyłem. Najbardziej zawsze odstawaliśmy od pozostałych miejscowości w zakresie podatku, który nazwany jest pozostałe grunty. I tutaj zawsze różnica w Biłgoraju była na korzyść Biłgoraja dla mieszkańców, ale zawsze powodowała ogromny ubytek w naszych finansach. Ja już dziś podkreślałem to, że jeden grosz w tym zakresie to jest 36 tysięcy złotych. Kiedyś tłumaczyłem Państwu, że poprzez głosowanie radnych straciliśmy w budżecie, straciliśmy w cudzysłowie oczywiście 340 tysięcy. To było w tamtych latach, kiedy proponowałem
te podwyżki. Owszem, jeżeli będziemy mieszkańcom przedstawiali w ten sposób, że burmistrz proponuje podwyżkę 40%, to może to być szokujące. Ale zadam pytanie Państwu, no czym Biłgoraj różni się od Tomaszowa? Czy czym Biłgoraj różni się od Zamościa? Czy Zamość ma dużo lepszą gospodarkę, dużo lepiej rozwiniętą gospodarkę i jest miastem dużo lepiej funkcjonującym niż Biłgoraj? No pytanie chyba jest nie. Chyba możemy się porównać z Zamościem, ile rozbudowanie zakładów pracy jest u nas, ile jest tam, jakie bezrobocie jest w Biłgoraju, jakie jest w Zamościu. Te wskaźniki są lepsze u nas niż w Zamościu. Więc skoro w Zamościu wysokość tego podatku w 2011 roku wynosi 29 groszy, w Tomaszowie Lubelskim, którym uważam, skromnie powiem, że nie jest no, wyżej rozwiniętym miastem niż Biłgoraj, lepiej, wynosi 34 grosze w tym roku. A w Biłgoraju moja propozycja na lata następne, uzgodniona już z częścią kolegów radnych, wynosi 27 groszy. Przypomnę. Zamość 29, Tomaszów 34, Biłgoraj 27. To owszem, można z jednej strony powiedzieć, że jest to wzrost o ponad 30%, 35% wobec stawki obecnie obowiązującej, ale można powiedzieć, że jest to wreszcie, w końcu, uporządkowanie jakichś tych spraw. Ja mógłbym zadać inne pytanie. Dlaczego Państwo bardzo często na sesji mówicie mi, że inne miasta rozwijają się szybciej, a z drugiej strony mówicie, żeby nie podnosić, czy sugerujecie, żeby nie podnosić podatków? Dlaczego nie wprowadzaliśmy do tej pory podatków, jak już na wstępie wyjaśniałem? Braliśmy pod uwagę przede wszystkim fakt, że poprzez modernizację klasyfikacji gruntów wykonaną przez starostę i tak dochody z podatku, z tytułu podatku nieruchomości z roku na rok tam się przy tym samym wymiarze, przepraszam, wymiar też tam się wtedy zwiększył, zwiększały tam się przy tej samej stawce podatkowej, z roku na rok tam się zwiększały dzięki zwiększonemu wymiarowi. Dla ludzi, którzy powiedzmy przez pewien czas mając budynek jednorodzinny na działce, która była zaklasyfikowana jako grunty rolne, liczymy zgodnie z prawem, bo zresztą takie są wymogi prawa, musimy to robić, zaległości za 3 lata opłacania niższego podatku. Wtedy to rzeczywiście jest dla pewnych mieszkańców, którzy no nieświadomie, prawda, płacili taką, a nie inną stawkę, a po modernizacji grunty okazało się, że mają na przykład 1500 zaległości. Dla tych ludzi rzeczywiście jest to znaczące obciążenie. Gdybyśmy jeszcze wprowadzili podwyżkę podatku, to to obciążenie dla tych mieszkańców byłoby jeszcze wyższe. A nie wszyscy znajdują się w takiej sytuacji finansowej, która pozwoliłaby na... Przed głosowaniem no problem nie jest łatwy. Wszyscy rozumiemy, że chcielibyśmy płacić jak najmniej, a burmistrz chciałby, żeby wpływało do kasy jak najwięcej. Powtórzę za Jackiem Batle, wszyscy mamy takie wrażenie, że mieszkańcy mają dość podwyżek. Bo faktycznie koniec roku to zwykła kumulacja różnych opłat, niekoniecznie podatków. Dla płacącego najmniej istotnym jest, jaki podmiot to czyni. Ważne, że go obciąża wyższym podatkiem, wyższą opłatą, wyższą stawką i tak dalej. Trudno też wprost przełożyć, że nic się w mieście nie będzie działo, jak nie podwyższymy podatku. To też nie jest prawdziwe. Jest trochę po obydwu stronach plusów i minusów. Faktycznie z punktu widzenia zrozumienia społecznego dla naszej decyzji lepiej by było przyjęte, gdyby te podwyżki były stopniowe. Lepiej by było znieść obciążenie, bo nikt nie pamięta, że 4 lata czy 3 lata nie było podwyżek. To nikt nie pamięta, wie tylko ile trzeba zapłacić, a nie liczy ile miałby zapłacić corocznie. Myślę, że jest to pewien element kształtowania budżetu na rok 2012, o czym w zasadzie burmistrz. To nie ulega wątpliwości. Tylko chcielibyśmy, by te
zwiększone stawki, opłaty, taryfy, jakby tego nie nazywał, zwiększone dochody do budżetu z tytułu dzisiejszych uchwał przekładały się na inwestycje. Na inwestycje. Będziemy nad tym się zastanawiać, jak to najlepiej uczynić, ale dla porządku trzeba też jasno powiedzieć, że w większości autopoprawki burmistrza miasta obniżają pierwsze symulacje i stawki, zapisy. Wystarczy, dlatego prosiłem, żeby to w tabeli umieścić, najczytelniej nam przy tym popatrzeć, gdzie jest wzrost. Próbowaliśmy to uporządkować z jednej strony, stąd te trzy piątki przy budynkach, żeby nie było urząd, gdzie musiał weryfikować, czy to jest budynek gospodarczy, czy garaż, bo zawsze można zmienić przeznaczenie tegoż tam w trybie obowiązującego prawa. Mniejsze znaczenie z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej przywiązywaliśmy do problemu, kto to powinien płacić. W związku z tym, no, mając kilka hektarów gruntów chłodnych i płacąc podatek rolny, no, trudno nie wymagać przy sprzedaży działki budowlanej, bo przecież to się nie przekłada cena działki na relacje z podatkiem rolnym. I tak dalej, i tak dalej. Nie ulega wątpliwości, że przyjemnym to nie jest, ale z drugiej strony musimy realizować takie wyjaśnienia. Burmistrza nie zawsze są przekonujące, bo i pomimo są porównania, jak statystyka. Trudno nas porównywać do Warszawy, do Maszowa, bo każdy ma swoją specyfikę i swoje wydatki. No, u nas są pewne opłaty wyższe niż gdzie indziej, bo są inwestycje prowadzone. Przecież one się z powietrza nie wezmą. Porównywanie wprost jest tu nieuprawnione albo nie do końca prawdziwe. Oczywiście każdy z nas ma pewną kumulację refleksji na temat finansów w mieście. Będziemy mieli okazję jeszcze o tym pomówić, ale po decyzji nie da nam się uchylić, kto jakie stanowisko zajmie. Proszę o jego zajęcie w trybie głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. To nie będziemy liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. 4 wstrzymujące, 4 przeciwne i 9 za. Liczymy. Nie ma pana przewodniczącego Miszkina i kto jest jeszcze nieobecny na razie? Pan Szelika, czy 18 nam się zgadza, że to jest kolega jest jeszcze pan przewodniczący. W związku z tym, no, nic prostszego, jak funkcja głosowania, będę liczył wolniej, bo to dokładnie. Kto jest za przyjęciem uchwały 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. 10 i 5. Kto jest przeciw? 4. Zgadzam. Stwierdzam przyjęcie uchwały.